Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold, i zapraszam na transmisję z Watykanu, transmisję nabożeństwa pokutnego, któremu będzie przewodniczył ojciec święty Franciszek. Nabożeństwo to jest inicjatywą nową w Kościele. To znaczy w tym momencie roku liturgicznego, w tym momencie Wielkiego Postu. Jest to bowiem część, początek, otwarcie doby dla Pana. Inicjatywy, która nosi nazwę 24 godziny dla Pana, którą zaproponował Ojciec Święty po raz pierwszy w roku 2014. A więc to już po raz piąty. Ta doba, 24 godziny dla Pana, będą się odbywać w całym Kościele, na całym świecie. Celem tej całodobowej modlitwy jest danie możliwości wiernym, możliwości dłuższej osobistej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i oczywiście możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Jest to też forma odpowiedzi na odczytanie sytuacji współczesnego człowieka, który gdzieś często zagoniony w nocy, później gdzieś znajduje ten wolniejszy czas. Też, jak wiemy, noc sprzyja głębszej refleksji, modlitwie. A więc jest to połączenie wielu czynników, tych ludzkich, tych duchowych. Też w nocy Jezus się modlił, w nocy Bóg się objawiał wielu prorokom, jak czytamy w Piśmie Świętym. I rozpoczynamy tę noc nabożeństwem pokutnym, któremu przewodniczy, jak wspomniałem, Ojciec Święty. Nabożeństwo pokutne ma swoją formę już ustaloną przez księgi liturgiczne Kościoła, a więc ono samo w sobie nie jest jakimś nowum, które by zaproponował Ojciec Święty Franciszek. Jest to obrzęd, który istnieje w formularzu liturgicznym Kościoła, nabożeństwo pokutne. Jest ono, rozpoczyna się liturgią słowa, która jest takim centralnym punktem tego nabożeństwa. Czytania dobrane są, te, które mówią o potrzebie nawrócenia, które są wezwaniem do nawrócenia, które mówią o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu. Potem będzie homilia, krótka modlitwa wiernych. Jest to forma liturgii słowa. I też będziemy widzieć chwilę ciszy, chwilę ciszy, podczas której będzie to czas na osobistą spowiedź. Ojciec Święty przystąpi do spowiedzi w czasie tego nabożeństwa. Będą spowiednicy, widzieliśmy przed chwilą na ekranach spowiedników idących do ołtarza. I też to będzie w ramach tego nabożeństwa. I potem po jakimś czasie nabożeństwo, modlitwa pod przewodnictwem Ojca Świętego będzie dalej kontynuowana. Na koniec będzie oczywiście błogosławieństwo. To tak w wielkim skrócie to, co przed nami. W tej chwili już widzimy Ojca Świętego, który jest przed konfesją Świętego Piotra. Okadza krzyż, znak odkupienia. Krzyż, symbol Bożej miłości. Krzyż, klucz do bramy Bożego miłosierdzia. Znak odkupienia, wyzwolenia z grzechów. Słyszymy śpiewy zebranych wiernych, widzimy spowiedników, kapłanów, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie. I za chwilę rozpoczniemy znakiem krzyża tę wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska, miłosierdzie i pokój Boga naszego Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim.
Bracia, Bóg kolejny raz wzywa nas do nawrócenia. Módlmy się, abyśmy otrzymali łaskę nowego życia w Chrystusie Panu. Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, który nie chcesz śmierci grzeszników, lecz aby się nawrócili, pospiesz na pomoc swojemu ludowi, aby powrócił do Ciebie i żył. Daj nam słuchać Twojego głosu i wyznawać nasze grzechy. Spraw, abyśmy wdzięczni za Twoje przebaczenie, świadczyli o Twojej prawdzie i abyśmy zawsze i we wszystkim coraz bardziej byli złączeni z Chrystusem, Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wysłuchamy teraz czytań z Pisma Świętego, czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najdrożsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego. Nakłoń swych uszu na głos mego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, oczekuję na Jego słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Cześć i chwała Tobie, Chryste. Ja jestem światłem świata, mówi Pan. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Il Signore sia con voi. E
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: to prawda, na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I za chwilę wsłuchamy się w słowa Ojca Świętego, teraz bowiem nastąpi homilia. Drodzy bracia i siostry, jakże wielką radość i pociechę dają nam usłyszane słowa świętego Jana, które wysłuchaliśmy. Miłość Boga jest tak wielka, że uczyniła nas Jego dziećmi. A gdy będziemy mogli zobaczyć Go twarzą w twarz, to odkryjemy jeszcze bardziej wspaniałość Jego miłości. Nie tylko to. Miłość Boga jest zawsze większa, niż możemy to sobie wyobrazić, a nawet wykracza poza jakikolwiek grzech, jaki mogłoby wyrzucać nasze sumienie. Jest to miłość, która nie zna granic i nie ma granic. Nie ma tych przeszkód, jakie my, przeciwnie, zazwyczaj stawiamy przed jakąś osobą, obawiając się, że nas pozbawi naszej wolności. Wiemy, że następstwem grzechu jest oddalenie się od Boga. I rzeczywiście grzech jest jednym ze sposobów, w jaki od Niego się oddalamy. Ale to nie znaczy, by On oddalał się od nas. Stan słabości i zamętu, w jaki stawia nas grzech, jest kolejnym powodem, dla którego Bóg pozostaje blisko nas. Ta pewność powinna nam zawsze towarzyszyć w życiu.
Słowo apostoła jest potwierdzeniem, aby uspokoić nasze serce i żeby zawsze miało ono niezachwianą ufność w miłość Ojca. Jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca. Jego łaska nadal w nas działa, aby umocnić nadzieję, że nigdy nie będziemy pozbawieni Jego miłości, pomimo wszelkiego grzechu, jaki moglibyśmy popełnić, odrzucając Jego obecność w naszym życiu. Ta właśnie nadzieja pobudza nas do uświadomienia sobie zamętu, który często ogarnia nasze życie. Tak jak stało się to z Piotrem w usłyszanym przez nas fragmencie Ewangelii. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Ewangelista jest niezwykle wstrzemięźliwy. Pianie koguta zdaje się zaskakiwać człowieka jeszcze zmieszanego, ale potem przypomina on sobie słowa Jezusa i ostatecznie zasłona się rozrywa, a Piotr zaczyna widzieć przez łzy, że Bóg objawia się w Chrystusie, spoliczkowanym, znieważonym, którego się zaparł, ale który dla niego idzie na śmierć. Piotr, który chciał umrzeć dla Jezusa, teraz rozumie, że musi pozwolić, aby On umarł dla niego. Piotr chciał nauczyć swojego mistrza, chciał go poprzedzać, ale to Jezus umrze dla Piotra. A Piotr tego nie rozumiał. Nie chciał tego zrozumieć. Teraz Piotr staje przed miłością Pana i wreszcie rozumie, że On go kocha i prosi go, żeby dał się miłować. Piotr zdaje sobie sprawę, że zawsze wzbraniał się, by dać się miłować, zawsze wzbraniał się przed tym, aby dać się w pełni zbawić przez Jezusa i dlatego wcale nie chciał, aby Jezus kochał go całkowicie. Jakże trudno pozwolić, aby dać się kochać naprawdę. Zawsze chcemy, aby coś z nas nie było powiązane z wdzięcznością, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy we wszystkim dłużnikami, gdyż Bóg jest pierwszy i zbawia nas całkowicie z miłością. Prośmy teraz Pana o łaskę, aby pozwolił nam poznać wspaniałość Jego miłości, która gładzi wszelki nasz grzech. Dajmy się oczyścić miłości, aby rozpoznać prawdziwą miłość. I teraz w ciszy uczyńmy rachunek sumienia. Teraz właśnie liturgia przewiduje chwilę ciszy, aby właśnie, jak wspomniał Ojciec Święty, aby uczynić rachunek sumienia, już każdy indywidualnie, w świetle usłyszanego Słowa Bożego. Uświadommy sobie, czym jest sakrament pokuty i pojednania i zapytajmy się, czy przystępuje do niego ze szczerym pragnieniem oczyszczenia, nawrócenia, odnowy życia, głębszej przyjaźni z Bogiem, czy raczej traktuję Go jako ciężar, przybliżam się do Niego rzadko. Pomyślmy, jakie jest moje wyznanie grzechu. Czy jest ono szczere? Czy niczego nie zatajam podczas moich spowiedzi, grzechów ciężkich? Czy staram się zadośćuczynić
wyrządzonym grzechom, czy staram się je naprawić, szkody, zło, jakie mój grzech czyni, czy staram się praktykować, przełożyć na moje życie to, co mi mówi Ewangelia, Słowo Boże. Czy moje serce jest naprawdę zwrócone ku Bogu? Czy mogę naprawdę szczerze powiedzieć, że kocham Go ponad wszystkie rzeczy? Że kocham Go jak najlepszego Ojca? Czy nie jestem zbytnio pochłonięty rzeczami doczesnymi? Jakie są moje motywacje w moim życiu? Motywy wyborów, których dokonuję. Jaka jest moja wiara w Boga, który w swoim Synu skierował do mnie swoje słowo, Słowo Boże? Jaka jest moja wiara, przylgnięcie do Kościoła? Czy troszczę się o pogłębienie mojej wiary, o moją formację chrześcijańską, słuchając Bożego Słowa, pogłębiając moją znajomość prawd wiary poprzez katechezę? Czy unikam tego, co szkodzi mojej wierze? Ufni w miłosierdzie Boga naszego Ojca, uznajmy i wyznajmy nasze grzechy. Uklęknijmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, powstańmy. Skierujmy naszą modlitwę do Chrystusa, dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy i z radością odprowadza ją do owczarni. Kantor śpiewa: przyjmij nas, Panie, w swoim miłosierdziu. Jezu, lekarzu ciała i dusz, uzdrów nasze rany, wspieraj nas zawsze mocą Twojego Ducha. Przyjmij nas, Panie, w swoim miłosierdziu. Wyzwól nas ze psucia starego człowieka, który jest w nas, i przyodziej nas w człowieka nowego. Spraw, abyśmy poprzez pokutę nieustannie coraz bardziej jednoczyli się z Tobą, abyśmy mogli dojść do chwały Twego zmartwychwstania. Niech Maryja, Twoja Matka, ucieczka grzeszników, stawia się za nami, a Ty udziel nam przebaczenia i pokoju.
Ty, który przebaczyłeś grzesznej kobiecie, nie oddalaj od nas Twego miłosierdzia. Ty, który niosłeś na ramionach zagubioną owcę, przyjmij w swej dobroci również nas, grzeszników. Ty, który obiecałeś raj skruszonemu łotrowi, przyjmij nas pewnego dnia do chwały Twego Królestwa. Ty, który dla nas umarłeś i zmartwychwstałeś, uczyń nas uczestnikami owoców Twojej Paschy. Teraz w ewangelicznym duchu pojednania się między sobą, z wiarą wzywajmy Boga Ojca, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, O Boże, który w Twoich sakramentach dałeś lekarstwo na nasze słabości, spraw, abyśmy z radością przyjęli owoce odkupienia i okazywali je poprzez odnowę naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz nastąpi moment indywidualnej spowiedzi w ramach tego wspólnego nabożeństwa. Kapłani, spowiednicy już zasiedli w konfesjonałach i wszyscy wierni, którzy biorą udział w tym nabożeństwie, i Ojciec Święty jako pierwszy, teraz przystąpią do spowiedzi, podejdą do konfesjonałów, aby wyznać swoje grzechy, aby otrzymać ich odpuszczenie w sakramencie pokuty i pojednania. Stajemy wszyscy razem przed Bogiem jako wspólnota, która prosi Boga o miłosierdzie, jako wspólnota grzeszników. I Ojciec Święty też jest członkiem tej wspólnoty. I teraz widzimy, jak zmierza do konfesjonału, aby on, papież, wyspowiadać się, wyznać Bogu swoje grzechy i prosić Go o miłosierdzie. W tym czasie będziemy też słuchać śpiewów chóru z Holi Bazyliki Watykańskiej.
in peccatis concepit me mater mea. Sanctum tuum ne auferas ame. Cebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur. Thank you.
sacrificium Deo spiritus contribulatus. Cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocaustas. Tunc imponent super altare tuum vitulos. Trwa nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczy ojciec święty Franciszek. W tej chwili trwa indywidualna spowiedź wiernych. Widzieliśmy ojca świętego, który przystąpił też do spowiedzi i w tej chwili sam zasiadł, aby słuchać wyznania grzechów wiernych obecnych na tym nabożeństwie. I trwamy w modlitewnym skupieniu, któremu też towarzyszy piękna muzyka. Mówi katechizm: tylko Bóg odpuszcza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów i wykonuje tę boską władzę. Odpuszczone są Twoje grzechy. Co więcej, na mocy swego boskiego autorytetu Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu. Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak posłudze apostołów, którym została zlecona posługa jednania. Apostoł jest posłany w imię Chrystusa. Przez niego sam Bóg napomina i prosi: pojednajcie się z Bogiem. W czasie swojego życia publicznego Jezus nie tylko przebaczał grzechy, lecz także ukazał skutek tego przebaczenia. Włączał ponownie grzeszników, którym odpuścił grzechy, do wspólnoty ludu Bożego, od której przez grzech oddalili się, a nawet zostali wykluczeni. Wyraźnym tego znakiem jest fakt, że Jezus zapraszał grzeszników do swego stołu, a nawet sam zasiadał przy ich stole. Ten gest we wzruszający sposób wyraża przebaczenie Boże i powrót na łono ludu Bożego. Udzielając apostołom swojej władzy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny, kościelny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego.
Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ten zaś dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi. Udzielony został także kolegium apostołów, pozostającemu w łączności ze swoją głową. Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwóm ostatnim przykazaniom dekalogu. Ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. Pisze święty Hieronim: gdy wierni starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu z prośbą o przebaczenie. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej niczego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska nie uleczy tego, niczego nie rozpozna. Bardzo głęboko pisał o grzechu święty Jan Paweł II w swojej adhortacji o sakramencie pokuty i pojednania, reconciliatio et penitentia. Pisał tak: człowiek, każdy człowiek jest synem marnotrawnym, owładniętym pokusą odejścia od Boga, by żyć niezależnie. Ulegający pokusie, zawiedziony ową pustką, która go zafascynowała jak miraż. Samotny, zniesławiony, wykorzystany,
gdy próbuje zbudować świat tylko dla siebie. W głębi swej nędzy udręczony pragnieniem powrotu do jedności z Ojcem. Jak ojciec z przypowieści, Bóg wypatruje powrotu syna. Gdy powróci, przygarnia go do serca i zastawia stół dla uczczenia ponownego spotkania, w którym ojciec i bracia świętują pojednanie. To, co najbardziej uderza w przypowieści, to uroczyste i pełne miłości przyjęcie przez ojca syna, który powraca. Znak miłosierdzia Boga, zawsze gotowego przebaczyć. Powiedzmy to od razu. Pojednanie jest przede wszystkim darem Ojca Niebieskiego. Człowiek, każdy człowiek, jest również tym starszym bratem. Egoizm czyni go zazdrosnym, zatwardza jego serce, zaślepia i zamyka na innych oraz na Boga. Łagodność i miłosierdzie Ojca drażnią go i gniewają. Szczęście odnalezionego brata ma dla niego posmak goryczy. Także pod tym względem musi się on przemienić, aby doszło do pojednania. Przypowieść o synu marnotrawnym jest nade wszystko niewypowiedzianą historią wielkiej miłości Ojca, Boga, który ofiaruje wracającemu doń synowi dar pełnego pojednania. Ukazując w osobie starszego brata egoizm, który dzieli między sobą braci, staje się również historią rodziny ludzkiej. Ukazuje nasze położenie i wytycza drogę, którą trzeba przebyć. Syn marnotrawny w swym pragnieniu nawrócenia, powrotu w ojcowskie ramiona i uzyskania przebaczenia wyobraża tych ludzi, którzy w głębi sumienia odczuwają tęsknotę za pojednaniem na wszystkich poziomach i bez zastrzeżeń. I którzy przeczuwają z wewnętrzną pewnością, że jest ono możliwe jedynie wówczas, gdy wypływa z pierwszego i podstawowego pojednania, poprzez które człowiek, przyjąwszy nieskończone miłosierdzie Boże, powraca z daleka do synowskiej przyjaźni z Bogiem.
pisze dalej święty Jan Paweł II, historia zbawienia całej ludzkości i każdego człowieka w każdym czasie jest przedziwną historią pojednania, w której Bóg jako Ojciec przez krew i krzyż swego wcielonego Syna pojednał świat z sobą, rodząc w ten sposób nową wspólnotę pojednanych. Pojednanie staje się konieczne, gdyż przez grzech nastąpił rozłam, z którego wywodzą się wszystkie inne formy rozłamu wewnątrz człowieka i wokół niego. Pełne pojednanie jednak wymaga koniecznie uwolnienia od grzechu, który musi być całkowicie wykorzeniony. A zatem ścisła wewnętrzna więź głęboko łączy nawrócenie i pojednanie. Niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości, czy też mówienie o jednej, a przemilczanie drugiej. W dłonie i usta apostołów, swoich wysłanników, Ojciec złożył miłosiernie posługę jednania, którą wypełniają oni w sposób jedyny na mocy i władzy działania in persona Christi, w imieniu Chrystusa, w osobie Chrystusa. Ale i całej wspólnocie wierzących, całej strukturze Kościoła powierzone zostało słowo jednania, czyli zadanie czynienia wszystkiego, co możliwe, by dawać świadectwo o pojednaniu i by sprawiać je w świecie. Kościół jest sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, jedności całego rodzaju ludzkiego. Kościół jest sakramentem pojednania. Kościół niesie ludzkości pojednanie. Kościół dokonuje dzieła pojednania, gdy głosi orędzie pojednania, jak zawsze czynił to w swoich dziejach. Kościół dokonuje dzieła pojednania również ukazując człowiekowi drogi i ofiarowując mu środki do wspomnianego pojednania. Te drogi to nawrócenie serca i zwycięstwo nad grzechem egoizmu czy niesprawiedliwości, dominowania czy wyzysku bliźniego, przywiązania do dóbr materialnych czy niepohamowanej pogoni za przyjemnością. Środki to wierne i pełne miłości słuchanie Słowa Bożego, modlitwa osobista i wspólnotowa, a nade wszystko sakramenty, prawdziwe znaki i narzędzia pojednania. Zaś wśród nich w tym aspekcie na plan pierwszy wysuwa się ten, który słusznie nazywamy sakramentem pojednania lub pokuty.
Mówi katechizm o skutkach sakramentu pokuty. Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem. Celem i skutkiem tego sakramentu jest więc pojednanie z Bogiem. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową. Istotnie sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe zmartwychwstanie duchowe, przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem. Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech osłabia lub rozbija wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechu jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej zostaje umocniony przez wymianę dóbr duchowych, jaka dokonuje się między wszystkimi żywymi członkami ciała Chrystusa, zarówno pielgrzymującymi jeszcze, jak i tymi, którzy są już w Ojczyźnie Niebieskiej. Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech. Penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę. Jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi. Jedna się z Kościołem, jedna się z całym stworzeniem.
czytamy w katechizmie. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. Sakrament pokuty może być udzielony w ramach celebracji wspólnotowej, podczas której uczestnicy wspólnie przygotowują się do spowiedzi i wspólnie dziękują za otrzymane przebaczenie grzechów. Osobista spowiedź i indywidualne rozgrzeszenie są tu włączone do liturgii Słowa Bożego z czytaniami i homilią. Przeprowadza się wspólnie rachunek sumienia i wspólnie prosi o przebaczenie. Odmawia się wspólnie modlitwę Ojcze Nasz i modlitwę dziękczynienia. Celebracja wspólnotowa lepiej wyraża kościelny charakter pokuty. Niezależnie jednak od sposobu celebracji sakramentu pokuty, jest on zawsze ze swej natury czynnością liturgiczną i dlatego eklezjalną, kościelną i publiczną. To katechizm, który mówi o tym właśnie nabożeństwie, o tej formie celebrowania sakramentu pokuty i pojednania, w której teraz uczestniczymy. Celebracja wspólnotowa z indywidualną spowiedzią i indywidualnym rozgrzeszeniem. Pisze święty Jan Paweł II o dramacie człowieka, który grzeszy. Święty Jan Apostoł pisze: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam. Te natchnione słowa, napisane u początków Kościoła, wprowadzają lepiej niż jakiekolwiek inne ludzkie wyrażenia temat grzechu, który jest ściśle związany z tematem pojednania. Ujmują one problem grzechu w jego perspektywie antropologicznej, jako część integralną prawdy o człowieku. Wpisują go jednak od razu w perspektywę boską, w której grzech zostaje skonfrontowany z prawdą Bożej miłości, sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade wszystko w przebaczeniu i odkupieniu. Dlatego też święty Jan napisze nieco dalej, że jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca. Uznanie swego grzechu, co więcej, po głębszym spojrzeniu na własną osobowość, uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do popełniania grzechu i skłonnym do grzechu, jest konieczną zasadą powrotu do Boga. Przykładem jest doświadczenie Dawida, który uczyniwszy co złe przed oczyma Pana, upomniany przez proroka Natana, woła: uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Jezus wkłada zresztą w usta i serce Syna Marnotrawnego owe znamienne słowa: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Rzeczywiście, pojednanie z Bogiem zakłada i obejmuje wyraźne i zdecydowane oderwanie się od grzechu, w który się popadło. Zakłada i obejmuje zatem czynienie pokuty w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Żal, okazanie skruchy, przyjęcie postawy skruszonej, czyli wkroczenie na drogę powrotu do Ojca. Taka jest ogólna zasada, którą każdy winien zachować w konkretnej sytuacji, w jakiej się znajduje. W konkretnej sytuacji człowieka grzesznego, w której bez uznania własnego grzechu nie ma nawrócenia, posługa jednania Kościoła w każdym przypadku pragnie doprowadzić do szczerej pokuty, czyli do poznania siebie, do oderwania od zła, do ponownego nawiązania przyjaźni z Bogiem, do wewnętrznego uporządkowania, do nowego kościelnego nawrócenia. Orędzie i posługa pokuty poza środowiskiem Kościoła i wierzących są ponadto zwrócone do wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy potrzebują nawrócenia i pojednania. Aby we właściwy sposób wypełnić tę posługę pokutną, należy też ocenić światłymi oczyma wiary skutki grzechu, które są przyczyną podziału i rozłamu nie tylko w człowieku, ale także w różnych kręgach, w których on żyje: rodzinnym, środowiskowym, zawodowym, społecznym. Jak to można często doświadczalnie stwierdzić na poparcie tekstu biblijnego odnoszącego się do miasta i wieży Babel.
zmianie ludzkiego serca do nawrócenia i pokuty oraz ofiarowanie mu daru pojednania zawiera się w naturze misji Kościoła, kontynuatora zbawczego dzieła swego boskiego założyciela. Tę posługę możemy nazwać duszpasterstwem pokuty i pojednania. Jego punktem wyjścia jest przekonanie Kościoła, że człowiek, ku któremu kieruje się każda forma duszpasterstwa, a zwłaszcza duszpasterstwo pokuty i pojednania, jest człowiekiem naznaczonym przez grzech, którego wymowny obraz możemy odnaleźć w Królu Dawidzie. Kościół staje zatem przed człowiekiem i przed całym ludzkim światem, zranionym przez grzech i dotkniętym w tym, co stanowi najgłębsze wnętrze jego jestestwa, ale który równocześnie budzony jest nieodpartym pragnieniem uwolnienia się od grzechu. Trwa nabożeństwo pokutne, któremu w Bazylice Świętego Piotra przewodniczy Ojciec Święty Franciszek. W tym momencie trwa osobista spowiedź wszystkich wiernych, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie.
I my wykorzystujemy ten czas skupienia, ciszy do naszej refleksji nad tajemnicą i dramatem grzechu, nad tajemnicą człowieka, nad misją Kościoła. Pisze Jan Paweł II o tajemnicy grzechu. Z opowieści biblijnej odnoszącej się do wieży Babel wypływa wniosek, który nam pomaga zrozumieć grzech. Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni bez Boga, jeśli nie wprost wbrew Bogu. W tym znaczeniu opowieść o pierwszym grzechu w raju i opowieść o wieży Babel, mimo znacznych różnic w treści i formie, spotykają się w jednym punkcie. W obu przypadkach stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu, poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia jako On. W opowieści o wieży Babel wyłączenie Boga nie wydaje się być tak wyraźnym z Nim konfliktem. Jest raczej zapomnieniem i obojętnością wobec Niego. Jak gdyby w planie działania i organizowania się ludzi Bóg miał nie zasługiwać na uwagę. Jednakże w obu przypadkach zachodzi gwałtowne zerwanie stosunku z Bogiem. W tym, co się wydarzyło w raju, występuje w całej swej powadze i dramatyczności to, co stanowi najbardziej wewnętrzną i mroczną istotę grzechu. Nieposłuszeństwo wobec Boga, wobec Jego prawa, normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce i potwierdzając oraz udoskonalając poprzez objawienie. Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga w ciągu całej ludzkiej historii było zawsze i jest grzechem, przejawiając się w różnych formach, który może dojść aż do zaprzeczenia Boga i Jego istnienia. Jest to zjawisko ateizmu. Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje aktem swej wolności panowania Boga w swoim życiu. Przynajmniej w tym określonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo.
mówi nam katechizm, w świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Dlatego trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych. Już widzimy Ojca Świętego, który powraca na miejsce przewodniczenia. Aby teraz przewodniczyć naszej modlitwie dziękczynnej, modlitwie za otrzymany dar przebaczenia grzechów. Najdrożsi bracia i siostry, doświadczywszy w sakramencie pojednania dobroci i słodyczy Bożej miłości ku nam, napełnieni Duchem Świętym, uwielbiajmy i dziękujmy Bogu naszemu Ojcu i odnówmy postanowienie nieustannej gotowości do dawania świadectwa nadziei, która w nas jest.
Panie Jezu Chryste, bogaty w miłosierdzie i przebaczenie, który zechciałeś przyjąć naszą ludzką naturę, aby umocnić nas w doświadczeniach życia poprzez przykład Twojej pokory i cierpliwości. Pomóż nam strzec owoców Twego odkupienia i spraw, abyśmy poprzez szczerą pokutę powstali z naszych upadków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Pan kieruje waszymi sercami w Bożej miłości i w cierpliwości Chrystusa. Amen. Obyście zawsze mogli postępować w nowości życia i we wszystkim podobać się Bogu. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Pan wam przebaczył. Idźcie w pokoju. Bogu niech będą dzięki. Zakończyło się nabożeństwo pokutne. Jeszcze antyfona maryjna. Salve Mater Misericordiae. Hymn do Maryi, Matki Miłosierdzia.
dobiega końca nabożeństwo pokutne, które otwarło 24 godziny dla Pana. Modlitwy, które będzie trwać przez całą dobę, adorację, możliwość spowiedzi w kościołach na całym świecie. W kościołach wyznaczonych, nie wszystkich oczywiście, ale w bardzo wielu kościołach. Moim pragnieniem jest, aby nasze kościoły były długo otwarte, aby wszyscy, którzy pragną przygotować się do obchodów świąt wielkanocnych poprzez sakrament pojednania, mogli zostać wyspowiadani. To są słowa ojca świętego Franciszka, który przypomniał o tej właśnie inicjatywie, która trwa dzisiejszej nocy w naszych kościołach. W różnych diecezjach są te kościoły wyznaczone. Czas na adorację w ciszy, czas na sakrament pokuty i pojednania. Dziękuję Państwu za udział w tej wspólnej modlitwie i żegnam się z Państwem. Kłania się Państwu ojciec Witold. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.